Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Parę dni temu miałem okazję spotkać się z jednym z moich starych znajomych, który pędzi żywot tak zwanego singla. Z tego też powodu niektóre jego przyzwyczajenia i zachowania wydają się być niecodzienne, ale on twierdzi, że z jego punktu widzenia są bardzo praktyczne. Podczas rozmowy wspomniał więc na przykład, że zauważył, że w czajniku elektrycznym nie warto gotować krewetek. Zaintrygował mnie tym twierdzeniem, jak i samym faktem gotowania krewetek w czajniku, chociaż nie takie rzeczy już u niego widziałem. Zatem z zainteresowaniem zaczekałem na odpowiedź na jakże zaskakujące pytanie. Kolega więc konkretnie i merytorycznie odpowiedział, żebym nie gotował krewetek w czajniku elektrycznym, bowiem potem, jak w nim będę gotował pierogi, to będą zalatywały rybą. No i wy pewno jesteście zaskoczeni tą odpowiedzią, ale ja mojego kolegę znam już nie od dziś, więc nie tylko zrobiłem minę zrozumienia, ale podziękowałem za dobrą radę. Nie sądzę jednak, aby mi się kiedyś przydała i Państwu też tego nie polecam. Polecam za to nową ofertę Biedronki, która czeka już w sklepach i też raczej nie nadaje się do gotowania w czajniku. No chyba, że jest to herbata czy kawa, ale to już temat na zupełnie inny odcinek. Teraz natomiast życzę miłej lektury i udanych zakupów, a także do zobaczenia w sklepie.